Jovita zniknęła bez śladu miesiąc przed Izabelą. W tle duże pieniądze. Jovita Zielińska zniknęła bez śladu miesiąc przed Izabelą Parzyszek. 30-latka po raz ostatni była widziana przy wjeździe na leśną drogę w Rojewie, województwo kujawsko-pomorskie. Właśnie ogłoszono wysoką nagrodę pieniężną za pomoc w odnalezieniu kobiety. Jovita Zielińska zaginęła. Jovita Zielińska 6 lipca wyszła ze sklepu mięsnego w Rypinie, gdzie pracowała i wsiadła do busa, którym dotarła do miejscowości Rogowo. Resztę trasy do domu znajdującego się w Lisinach miała pokonać rowerem. Kamery monitoringu po raz ostatni zarejestrowały ją w okolicach Rojewa. Nic nie wskazuje jednak na to, że kobieta przejechała ten odcinek. Przeczesywanie okolicznych lasów do tej pory nie przyniosło żadnego efektu. 11 lipca, 4 km od Rogowa, w miejscowości Wierzchowiska przypadkowy przechodzień znalazł rower Jovity Zielińskiej. Pojazd był nieuszkodzony. Ona sama by tam nie pojechała, nigdy tam się nie zapuszczała. My też tam nie jeździmy. Nie wiemy, skąd ten rower się tam wziął. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że pies nie podjął tropu, nie poprowadził do tego roweru, mówiła Małgorzata Zielińska, teściowa zaginionej. Jovita Zielińska została porwana? Jovita Zielińska od wielu lat mieszka pod dachem teściów. 7 lat temu, po długiej chorobie, zmarł jej mąż. Małgorzata Zielińska, w dniu zaginięcia synowej, miała widzieć w okolicy tajemniczy samochód, który początkowo nie wzbudził jej podejrzeń. Pół godziny po niej razem z mężem jechaliśmy tą samą drogą, ale nie widzieliśmy wtedy żadnego śladu po niej. Ale mężowi mignął wtedy biały samochód, być może minivan, który stał na polance w lesie. Tam czasem parkują samochody, na przykład grzybiarzy. Tyle, że wtedy nie widzieliśmy jeszcze, że jej nie ma w domu, więc nie przyjrzeliśmy mu się bardziej, ujawniła teściowa zaginionej. Jovita Zielińska zaginęła. Wyznaczono nagrodę pieniężną. Państwo zielińscy wciąż wierzą, że Jovita żyje. Zdają sobie jednak sprawę, że upływ czasu działa na ich niekorzyść. Za pomoc w odnalezieniu 30-latki wyznaczono nagrodę. Ten, kto pomoże ją odnaleźć, otrzyma 10 tysięcy złotych nagrody. Wszystko zostało uzgodnione z policją i to do niej należy zgłaszać sygnały o miejscu pobytu Jovity lub o tym, co się z nią stało. Uzgodniliśmy z policjantami, że nagroda zostanie przekazana po zweryfikowaniu przekazanych informacji. Weryfikacją zajmie się policja, przekazał anonimowy rozmówca portalu Wirtualna Polska. Są jednak warunki, informacja, która przyczyni się do odnalezienia zaginionej, ma mieć źródło w wiedzy, a nie we wróżbie czy przypuszczeniu, a Jovita ma zostać znaleziona żywa.